Dzień dobry, witam na konferencji Ruchu Palikota. Zanim ją rozpoczniemy, chciałbym... Konferencji nie Ruchu Palikota, Konferencji Ruchu Palikota, Ryszarda Kalisza, Wolnych Konopi. Rozpędziłem się rzeczywiście. Zanim zaczniemy, ja bym chciał, żebyście odsłonili ekran i żebyśmy mogli puścić minutowy film z przypomnieniem, jak to było. Tak, proszę Państwa, było rok temu. Ci, którzy nie pamiętają, mogli sobie odświeżyć. Myśmy wtedy stanęli po stronie Andrzeja Dołeckiego, stanął Ryszard Kalisz, stanął Janusz Palikot. Ręczyliśmy za tego człowieka, uważaliśmy, że jest więźniem sumienia. Dlatego dzisiaj na konferencji Ryszard Kalisz, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, Andrzej Dołecki, Wolne Konopie i Janusz Palikot, Ruch Palikota. Proszę bardzo, oddaję Tobie, Andrzeju, głos. Jesteś naszym głównym gościem. Znaczy, ja dużo nie mam do powiedzenia, mówiłem to samo wcześniej. Całe to zatrzymanie było sprawą dla mnie dość, no, co najmniej dziwną. Teraz prokuratura, co dziwne, sama prokuratura, która wcześniej mnie oskarżała, z tego się wycofała, przyznała się do tego, że jednak dowody przeciwko mnie były w sposób, no, dość nawet nieudolny fabrykowane. No cóż, siedziałem 3 miesiące. Takich ludzi, jak ja, jest coraz więcej. Chciałbym nadmienić, że to nie był też przypadek. I dlaczego też właśnie pan Ryszard Kalisz mógłby się też w ramach tej komisji sprawą zająć. Ja zostałem zatrzymany 1 maja, w dniu, w którym miałem być na kongresie Ruchu Palikota. Mieliśmy ustalać chwilę, potem miał być Marsz Wyzwolenia Konopi. Mi w trakcie mojego zatrzymania i aresztowania jasno dano do zrozumienia, że chodzi również o zabezpieczenie prawidłowego przebiegu Euro 2012. I dla mnie to jest skandal, że niby żyjemy w wolnej, odrodzonej Rzeczypospolitej, a stosuje się pewną metodologię działań jak poprzedniego ustroju po prostu. Chciałbym, żeby to było właśnie wyjaśnione. Jak było rzeczywiście? Czy mi się nie... Bo mi się nie wydaje. Tak było po prostu.